Halo, halo, słuchajcie, Rockstar wrzucił nowy artykuł i wrzucili wraz z tym oczywiście nowy filmik, który, jak widzicie, prezentuje Avengera, dzięki któremu może mieć no, nowe rzeczy no, do Avengera, nowe misje, nowego tam Trastera, nowe bronie i tak dalej, co nie? To jest oczywiście po polsku filmik, ale sam sobie artykuł jest po angielsku. O co tu chodzi? Ja nie wiem, jak ja na to spojrzałem, ja tego kompletnie nie rozumiem, co oni tutaj mieli na myśli. W każdym razie oni w tym artykule generalnie opisują... Tak, żeby wam opowiedzieć, bo to pojawiło się wczoraj, ale no teraz dopiero daję o tym info, że... Tak, wiecie, mniej więcej DLC to nowe, czyli San Andreas Mercenaries wyszło jakieś 2 miesiące temu i oni generalnie opisują w tym artykule, co jest w tym DLC. Jakby, nie wiem, coś tutaj chyba im nie wyszło, jeżeli chodzi o... Nie wiem, czy oni to po prostu puścili za późno, czy było zaplanowane inaczej i po prostu już poszło, dobra, niech se idzie. Bo każdy się w sierpniu spodziewał czegokolwiek innego niż artykuł na temat, no, nazwijmy, nowego DLC, które wyszło, ale no, no wyszło już, także każdy już o tym wie, nie, że w Avengerze będziemy mogli, kurde, zamontować nowego rodzaju rzeczy i wykonywać nowe misje, nie, no to już wiemy, nie, nawet ten sam obrazek, jakby to nawet się nie zmieniło, nawet obrazki nie pozmieniały się, tak samo tak jak tutaj, że mamy informację, że w hangar zostanie ulepszony, czy to, że tutaj on został tam ulepszony w sprzedaży, to, że on ma tam, kurde, razy 3, został potrojony w zeszłym roku, ale pytanie, no słuchajcie, to już wyszło, o co tu chodzi, dlaczego został wypuszczony takie coś z powrotem. Tak samo tutaj mówię, kup sobie swój hangar tam i tam. Naprawdę nie mam szczerze pojęcia, co oni tutaj mieli na myśli, wrzucając taki artykuł. O co chodzi, mówię, czy ktoś się po prostu pomylił i tak poszło i powiedzieli, dobra, niech będzie, nie? Jak ty widzicie, tu jest, że mamy zniżkę na to 40%, ale serio, ten artykuł został napisany w sposób taki, jakby chcieli nam opowiedzieć, że słuchajcie, nowe DLC wyszło, róbcie, kupujcie, nie? Klękajcie narody, ale to już wyszło dawno temu. I do tego to nie wyszło w czwartek, ale wyszło w piątek. Piątek, którym oni nie zapowiadają nowego tygodnia, tylko coś innego. Coś innego, co każdy się spodziewał, czyli remastera, albo nie wiem, remake'u, czy czegokolwiek związanego z Red Deadem 1. Jakieś tam różnego rodzaju wycieki z oficjalnej strony już wychodzą, a nikt się nie spodziewa, kurde, że zrzucę znowu artykuł na temat zysłów nowego DLC. No bo wyszło 2 miesiące temu. Dziwny ruch. Rockstar nas całkowicie strollował. Na Twitterze właśnie od Rockstara, jeżeli chodzi konkretnie właśnie mówię o to, co oni tutaj wrzucili, to zobaczcie. Każdy tutaj jest zawiedziony, mówiąc, gdzie jest Red Dead Redemption Remaster, nie? Czekają na to pytanie, nie? Nikt nie rozumie, co jest, o, tak jak tutaj też pokazał. Co jest? Co tu chodzi, nie? Czego w ogóle jest, mówię, znowu wokowane to samo. Każdy mówi, każdy rzuca screena, gdzie jest Red Dead 1, o, albo gdzie jest GTA 6, no. Nie wiemy. Nikt nic nie wie, nikt nie wie, o co chodzi. Kompletnie, nie? Nie wiem, dziwne to jest w każdym razie. Mogę podsumować właśnie dokładnie tym, Sara, bo nie da się tego inaczej wyjaśnić. Albo mówię, albo ktoś wziął, pomylił sobie daty czy coś i dobra, może iść. Także to tyle, do następnego, cześć.